Dzień dobry. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany nauk medycznych, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Maciej Słodki. Witam Panie Rektorze. Dzień dobry, witam Pani Redaktor. Dzień dobry Państwu. Nie mogę oprzeć się i nie zacząć od pytania, czy fajnie być rektorem? Trudno mi w tym momencie na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ jestem rektorem dopiero 2 tygodnie i tak naprawdę nawał pracy, który na mnie spadł, nie pozwolił mi się jeszcze nacieszyć tą funkcją, ale myślę, że nadejdzie taki czas, kiedy będę mógł odpowiedzieć, że było rzeczywiście fajnie. Idąc za ciosem, zapytam, po co Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku? No myślę, ja w sobie nie wyobrażam Płocka bez Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Myślę, że jest na tyle już szkoła scalona z miastem, jego wizerunkiem, że jej brak, no myślę, no dla mnie byłby wręcz nie do przyjęcia. No tak, uważam, rektor, że, to tak. Uważam, że szkoła wyższa w dużym stopniu miasto nobilituje, umożliwia rozwój tego miasta, współpracuje ze wszystkimi, że tak powiem, szczeblami i administracji i gospodarki miasta. I no właśnie. Nie wyobrażam sobie, czy powiem współpracuje szczerze, miasta bez uczelni. Co może miasto dać uczelni, co uczelnia może dać miastu? Ponieważ to tak naprawdę są dwa niezależne samorządy, prawda? Jest samorząd uczelniany i samorząd miejski. Na ten miejski my wszyscy jako płotczanie możemy mieć wpływ, na uczelniany troszeczkę gorzej, ale w każdym razie dwa fajne samorządy, jak one tutaj mogą sobie zrobić wzajemnie dobrze? Myślę, że jest bardzo dużo przestrzeni, w której możemy współpracować. No przede wszystkim zapewniając odpowiednią kadrę zawodową Płocku, rejonowi Płocka, czy powiatu, czy powiedzmy tej części województwa mazowieckiego. Uczelnia jest w stanie prowadzić każdy kierunek, jeżeli jest na niego zapotrzebowanie. My o tym wiemy, uzyskamy odpowiednie wsparcie, to jesteśmy gotowi podjąć się organizacji takiego kierunku, pozyskując odpowiednią kadrę dydaktyczną. Kadra uczelni to oczywiście przede wszystkim są pracownicy z naszego miasta, naszego powiatu, ale jest kilkadziesiąt osób, które są spoza województwa mazowieckiego, które pracują u nas właśnie po to, że są specjalistami w danych dziedzinach, których my nie mamy, a potrzebujemy w tym kierunku kształcić studentów. Bardzo ciekawą rzecz powiedział Pan, Panie Rektorze. Uczelnia może wychodzić naprzeciw potrzebom. Czyli na przykład, kiedy okazuje się, że będziemy niedługo mieć ogromną inwestycję i pojawi się wielkie przedsiębiorstwo, które będzie oferować, nie wiem, coś tam, powiedzmy, badania nowoczesne, laboratoryjne, uczelnia może nagle zacząć kształcić laborantów? Jak najbardziej tak, może nie nagle, bo to są procesy trwające pewien czas, na wszystko potrzeba czasu, ale jesteśmy w stanie rozmawiać na pewno z każdą instytucją, która ma jakieś plany rozwojowe, która myśli na przykład o poszerzeniu swojego zakresu prac i potrzebuje do tego jakiejś grupy wykwalifikowanych pracowników. Jesteśmy otwarci na takie rozmowy w celu właśnie otwierania kierunków kształcenia. Poza tym będziemy również rozmawiać z przedstawicielami zakładów i proponowali tworzenie tak zwanych studiów dualnych. To znaczy jest to nowa oferta kształcenia, która jest ukierunkowana na takie bardzo praktyczne kształcenie. Studia dualne polegają na tym, że student w okresie kształcenia połowę czasu studiów pracuje. Pracuje, jest etatowym pracownikiem danej jednostki, z którą uczelnia te studia dualne prowadzi. Jeden semestr ma student zajęcia, ćwiczenia, seminaria. Drugi cały semestr jest normalnie etatowym pracownikiem danego zakładu. Te studia dualne powstały w związku ze statystykami, które pokazały, że zarówno pracodawcy, jak i studenci twierdzą, że w 70% nie są przygotowani do wykonywania
zawodu. To znaczy pracodawcy nie są zadowoleni z umiejętności, które posiadają studenci. Ja tu nie mówię, broń Boże, o naszej uczelni. Ja i mówię chyba mam nadzieję, że ja absolutnie o żadnych absolwentach studiów medycznych. Nie, my jesteśmy w 100% przygotowani. Ja mówię o danych ogólnopolskich, o badaniach ogólnopolskich, które w ten sposób, takie są wyniki, że i stąd też ta propozycja tego kształcenia dualnego, po to, żeby ten student po skończeniu studiów, on praktycznie następnego dnia może samodzielnie zacząć pracę na danym stanowisku. Rozwiązywało też ten problem wieczny, odwieczny, że student ma już doświadczenie, prawda, które może pokazać w CV. Dokładnie. Czy są takie kierunki, o których już pan myślał, panie rektorze, które można by było tak dualnie Może ja może nie tyle kierunki, co bardziej o myślałem o zakładach pracy, w których ewentualnie moglibyśmy próbować. I tutaj na pewno to nie będzie nic odkrywczego, jak powiem o Orlenie. Tak? To jest zakład, który bardzo dużo zatrudnia osób, ma bardzo duże możliwości, bardzo duży potencjał. Myślę, że również duże plany rozwojowe. I tutaj na pewno będę chciał się spotkać z panem prezesem, z przedstawicielami Orlenu i zapytać, czy nie widzieliby możliwości podjęcia z uczelnią współpracy i stworzenia tego typu modelu kształcenia. Fajnie. Rozmawialiśmy trochę o statystykach przed wejściem do studia. Dane GUS-u są dla miasta nieubłagane. Średni wiek Płocczanki to 64 lata, a bezrobocie w mieście to zaledwie 6%. Rozmawialiśmy o tym, że uczelnia to nie tylko studenci, ale też wysoko wyspecjalizowana kadra naukowa. Czy jest szansa, żeby uczelnia spełniała taką rolę badacza, specjalisty zajmującego się tym, jak społecznie rozwija się miasto i jakie są jego potrzeby? Myślę, że jesteśmy w stanie również na uczelni tego typu działania zapewnić. I w tym momencie pierwsze decyzje, jakie podjąłem, które zostały już przez Senat zaakceptowane, związane są ze zmianą struktury naszej uczelni. To znaczy odchodzimy od struktury instytutowej i przechodzimy na strukturę wydziałową. Wiąże się to z tym, że instytutami, czy nowymi wydziałami nie będą już kierowali dyrektorzy, będą kierowali dziekani. Natomiast w strukturach wydziałów powstaną katedry i zakłady. Zakłady były jednostkami, które funkcjonowały do tej pory w uczelni, także nazwa jakby jednostki się nie zmieni, natomiast całkowicie zmieniają się jej zadania, zarówno zakładu, jak i kierowników, którzy będą te zakłady prowadzić. Czyli będą będą możliwe badania naukowe, rozumiem. Jak najbardziej, tak. W tym kierunku chciałbym, żeby ta uczelnia zaczęła się intensywnie, powiedziałbym nawet, rozwijać. Czyli z jednej strony nie odchodzimy od naszych jakby fundamentalnych celów, czyli kształcenia zawodowego. W dalszym ciągu uczelnia całkowicie będzie kształcić na profilu praktycznym. Nowo powstające w naszej uczelni kierunki są kierunkami praktycznymi i tą ofertę w dalszym ciągu utrzymujemy i będziemy ją rozwijali. Natomiast jakby całkowicie nowa sfera działalności tej uczelni wiąże się z jej rozwojem naukowym. Te możliwości rozwoju naukowego są skierowane zarówno do pracowników, do kadry naukowo-dydaktycznej, jak również do studentów. I tu też myślę, że jesteśmy w stanie zachęcić więcej osób do przyjścia do studiowania do naszej uczelni, że może nie wszyscy interesują się tylko pozyskaniem zawodu, może będą osoby, które będą chciały na przykład rozwijać się również naukowo i taką możliwość w tym momencie będziemy im na uczelni stwarzać. A tego brakuje, bo trzeba powiedzieć sobie jasno, że uczelnia też powinna właśnie spełniać taką rolę, jak budowanie, ja nie chcę powiedzieć, że środowiska naukowego, prawda, które też będzie współtworzyć to miasto. Tak też to widzimy. Super. Panie rektorze, powiedzmy o kierunkach i powiedzmy o magisterce, bo myślę, że to też bardzo interesuje naszych widzów. Co nowego i z czego tutaj magistra można sobie obronić w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku? Jeśli chodzi o studia magisterskie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku, w tym momencie mamy dwa stopnie. Jest to pedagogika, które uprawnienia uzyskaliśmy 2 lata temu i w tym roku uzyskaliśmy uprawnienia do nadawania tytułu magistra w ekonomii. Tutaj od razu powiem, że nowa struktura, którą opracowaliśmy, wiąże się również z powstaniem
nowej jednostki w uczelni, o której mówiłem, czyli katedr. I tutaj nawiązuję do tych studiów magisterskich, ponieważ katedry będą jakby jednostkami kształcącymi właśnie na studiach magisterskich. Czyli w tym momencie w uczelni powstają dwie katedry, katedra pedagogiki i katedra ekonomii. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będę mógł tworzyć kolejną katedrę, tak? Co myślę, że już jest zrozumiałe, wiąże się z powstaniem kolejnych studiów magisterskich. Mamy takie plany bardzo zaawansowane, będziemy w tym roku przygotowywali wniosek i na pewno będziemy o ten stopień magisterski się starać. Ja widziałam też, będąc gościem u Państwa w szkole, widziałam wysoko wyspecjalizowane sale do ćwiczeń praktycznych. O ile się nie mylę, tam kształcą się pielęgniarki. Tak, tu akurat mam bardzo dobrą wiedzę w tym temacie, ponieważ przez ostatnie 5 lat kierowałem Instytutem Nauk o Zdrowiu, obecnie już Wydziałem Nauk o Zdrowiu. I tutaj, jeśli chodzi o zaplecze do kształcenia praktycznego, mamy naprawdę na bardzo, bardzo wysokim poziomie, zarówno jeśli chodzi o pielęgniarstwo, jak i kosmetologię. To wyposażenie jest jedną, uważam, z lepszych, jakie w tym momencie może zaoferować uczelnia, która kształci na kierunku pielęgniarstwo. I nie jest to tylko moja opinia, ale również profesorów, którzy przyjeżdżają na naszą uczelnię z różnego rodzaju uroczystości, wydarzeń, widząc to, potwierdzają, że rzeczywiście mamy tutaj fantastyczne warunki, jeśli chodzi o ten profil kształcenia. Czyli tutaj można śmiało powiedzieć, że pielęgniarka opuszczająca mury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej po prostu wie naprawdę, co robić, tak? Jestem przekonany, że tak. Wiem, że absolwenci naszej uczelni pracują nie tylko w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym, nie tylko w Szpitalu Miejskim w Płocku, ale pracują również w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki, pracują w szpitalach klinicznych w Gdańsku, w Instytucie Matki i Dziecka, w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Wiem, że tam nasi absolwenci również pracują i nie spotkałem się z jakąkolwiek negatywną opinią na temat naszych absolwentów. Panie rektorze, na koniec pytanie związane ze stylem życia. Biega pan? Tak. Czy myśli pan o tym, żeby jakoś pozachęcać studentów do tego, żeby biegali, może jakieś wspólne poranki? Raczej nie. Dlaczego nie? Trzeba trochę ich zachęcać do tego. Do promowania zdrowego stylu życia na pewno uczelnia będzie w tym kierunku działała. Natomiast od organizacji imprez sportowych, w których osobiście biorę udział, jest jednak w dużym stopniu Urząd Miasta i biegi, półmaraton, zawody triatlonowe, które są organizowane. Praktycznie w każdych do tej pory uczestniczyłem. Myślę, że będę w dalszym ciągu uczestniczył i myślę, że w ten sposób też będę promował i zachęcał studentów, pokazując, że skoro ja mogę przebiec ten maraton czy triatlon, to oni też mogą. Czego życzyć się na początek rektorowania? Dobrej atmosfery i dobrej współpracy. Tego życzę. Dziękuję serdecznie. Dziękuję moim bardzo. I Państwa gościem był profesor nadzwyczajny, doktor nauk habilitowanych, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Maciej Słodki.